Droga Golgoty, Roy Hession, wstęp. W kwietniu 1947 roku przybyło nas zorganizowaną przeze mnie konferencję w okresie świąt wielkanocnych kilku misjonarzy, których zaprosiłem jako mówców, ponieważ słyszałem, że doświadczali duchowego przebudzenia na swoim polu misyjnym już od kilku lat, a ja byłem zainteresowany sprawą duchowego przebudzenia. To jednakowoż, co oni nam powiedzieli, wielce się różniło od tego, co w moim umyśle kojarzyło się z pojęciem duchowego przebudzenia. Wszystko, co powiedzieli, było niezmiernie proste i ogromnie spokojne. W miarę, gdy oni wykładali nam Słowo Boże i składali swoje świadectwa, spostrzegłem, że byłem osobą najbardziej potrzebującą duchowego przebudzenia spośród wszystkich tam obecnych ludzi, i to w takim stopniu, w jakim sobie tego nigdy przedtem nie uświadamiałem. Świadomość tej prawdy przychodziła jednak stopniowo. Ponieważ byłem jednym z przemawiających, byłem, jak obecnie przypuszczam, bardziej zajęty potrzebami innych, aniżeli moimi własnymi. Ale gdy moja małżonka i inni upokorzyli się przed Bogiem i doznali obmycia najkosztowniejszą krwią Jezusa, wówczas ja czułem się niejako wysoko, ale też pozostałem suchy. Zapewne dlatego suchy, że byłem wysoko. Prostota głoszonego słowa głęboko mnie upokorzyła, a raczej upokorzyła mnie prostota tego, co ja miałem uczynić w celu dostąpienia ożywienia duchowego i napełnienia Duchem Świętym. Gdy przy końcu tej konferencji inni składali świadectwo o tym, w jaki sposób zostali złamani przy krzyżu Pana Jezusa i w jaki sposób On napełnił ich serca Duchem Świętym, tak że się aż przelewały, to ja jeszcze nie miałem takiego świadectwa. Dopiero później byłem w stanie dzięki łasce Pana Jezusa zrezygnować z moich usiłowań, aby te sprawy zaszufladkować do pewnych już przeze mnie posiadanych doktrynalnych schematów, a przyjść w pokorze serca do krzyża w celu otrzymania oczyszczenia z moich osobistych grzechów. To stało się niejako całkowicie nowym początkiem mego chrześcijańskiego życia. Podobnie jak to było wówczas w wypadku Naamana, ciało moje stało się jako ciało dziecięcia małego. A mianowicie w chwili, gdy zdecydowałem się na upokorzenie się, tak jak on się upokorzył i posłusznie zanurzył się w Jordanie, od tego czasu rozpoczął się zupełnie nowy rozdział w moim życiu. Znaczyło to wszakże, że musiałem wybrać ustawiczne umieranie temu dużemu ja, aby Jezus mógł stać się wszystkim. Znaczyło to też ustawiczne przychodzenie do Niego po oczyszczenie Jego najświętszą krwią. Ale właśnie dlatego był to zupełnie nowy rozdział. W owym czasie moja żona i ja wydawaliśmy małe czasopismo pod nazwą Challenge, to znaczy wyzwanie do czynu, na którego łamach usiłowaliśmy prowadzić młodych ludzi do głębszego poznania Pana Jezusa Chrystusa. Było rzeczą oczywistą, że pisaliśmy tam o tym, co Bóg nam objawił. Po prostu podawaliśmy drukiem to, co na temat duchowego przebudzenia zostało nam podane. I oto ogromna ilość ludzi zaczęła czytać to pisemko tylko dla tych prostych wskazań, które w nim były umieszczone. Gdy w dalszym ciągu w następnych numerach pisaliśmy na temat duchowego przebudzenia, poczytność tego pisma jeszcze się w zdumiewający sposób powiększyła. Codziennie zaczęły przychodzić listy, w których czytelnicy opisywali błogosławieństwa, jakie wzięli od Boga dzięki temu pismu, w których proszono nas o dostarczenie dalszych egzemplarzy. Prośby o przysłanie pisma i wiadomości o rozpoczynającym się duchowym przebudzeniu w życiu gromadek ludu Bożego zaczęły napływać nawet z bardzo odległych krain, do których nasze pisemko znalazło jakimś sposobem drogę. Rozpoczęto również robić przekłady na język francuski i niemiecki. Zostaliśmy porwani przez prąd potężnej działalności Bożej ponad wszelkie nasze oczekiwanie. Na coś podobnego też w zupełności nie zasłużyliśmy,
Nie mieliśmy też istotnie z czego się chlubić, gdyż nie tyle nasze pisemko było przyczyną owego przebudzeniowego błogosławieństwa, ile raczej to właśnie błogosławieństwo przebudzeniowe było przyczyną powstania naszego pisemka. Sam Bóg pracował w wielu sercach i w różnych częściach świata. Świadectwo tych, którzy doznali duchowego przebudzenia, wywołało głód duchowy u innych. Ci też z kolei znaleźli drogę do krzyża i w ten sposób błogosławieństwo przechodziło z życia jednych do życia drugich. A wszędzie, gdzie to błogosławieństwo docierało, zdawała się docierać także i nasza mała gazetka, gdyż usiłowaliśmy na jej stronicach przedstawić prostymi słowami duchowe prawdy dotyczące przeżyć, które zaczęły się stawać udziałem wielu, i to słowami Biblii. Związek zachodzący pomiędzy tym wszystkim, o czym napisałem powyżej, a tą książeczką jest prosty. Książeczka niniejsza jest zbiorem niektórych numerów naszego pisemka. W chwili obecnej okoliczności tak się ułożyły, że trudno nam jest wydawać dalsze numery tego pisemka, ale otrzymujemy nadal wiele próśb o przysłanie dawniejszych numerów. Wyraźnie więc widzimy, że istnieje potrzeba udostępnienia tych prostych nauk o przebudzeniu duchowym szerszemu kręgowi czytelników, jako że w sercach ludu Bożego coraz bardziej rośnie pragnienie i tęsknota za rzeką wody żywej. Zachęceni błogosławieństwem, które Pan wylał już poprzednio na nasze wydawnictwo, zebraliśmy kilka ważniejszych numerów pisemka Challenge, które okazały się szczególnie pomocnymi, a dodawszy do nich tylko dwa jeszcze dodatkowe rozdziały, wysyłamy tę książeczkę w świat, prosząc Pana, aby jej zechciał użyć według swojej woli. Nie możemy się chlubić, jakoby przeprowadzone zostało w tej książeczce systematyczne studium naszego tematu, rozwijane rozdział za rozdziałem, gdyż każdy artykuł był pomyślany jako całość. Dlatego też z chwilą, gdy zostały umieszczone obok siebie, nieuniknione jest powtarzanie się pewnych rzeczy. Nie można więc tej książki traktować jak każdą inną zwykłą książkę, a poszczególne rozdziały należy czytać raczej każdy z osobna, a nie jako całość za jednym zamachem. Nie należy też uważać niniejszej książki jako wyłącznie nasze dzieło. Rzeczy zapisane w tej książce to owoc tego, czegośmy się nauczyli w społeczności z innymi, którzy w różnych stronach rozpoczęli, podobnie jak my, chodzić drogą krzyża w nowy sposób. Rozdziały te mogłyby więc również dobrze być napisane przez kogokolwiek z tej społeczności. Społeczność ta ustawicznie rośnie, jako że coraz większa ilość osób doznaje błogosławieństwa tego poruszenia przebudzeniowego w naszym kraju, przy czym rozchodzi się ono w sposób cichy, ale jakże owocny. Ten fakt przydaje naszym zdaniem temu, co na tych stronicach jest napisane, jeszcze większe znaczenie. A teraz jeszcze słowo o samym przebudzeniu duchowym. Pojęcie przebudzenia w świetle tego, co na stronicach tej książki jest napisane, może dla wielu będzie niespodzianką. Przeważnie myśli się o przebudzeniu duchowym jako o jakimś znacznym ruchu religijnym, dzięki któremu wielka ilość ludzi się nawraca, gdy grzesznicy w wielkich rzeszach przychodzą do uświadomienia sobie swej grzeszności i zostają przyprowadzeni do Chrystusa, przy czym towarzyszy temu wszystkiemu duża doza podniecenia. A chociaż się takiego nawiedzenia Ducha Bożego bardzo pragnie, to uważa się je jednak za bardzo nieobliczalne, za coś, o co się tylko możemy modlić, lecz co Bóg sam daje w swoim czasie, podczas gdy my musimy kontynuować życie w doznawaniu porażek, a Kościół musi się jakoś obejść w swoim świadczeniu bez nowego życia. Ale niektórzy z nas dochodzą do przekonania, że prawdziwe przebudzenie duchowe jest czymś wręcz odwrotnym. Nie musi ono być czymś okazałym dla oka, a w żadnym wypadku nie jest czymś okazałym dla człowieka, który stanął oko w oko ze swoimi grzechami w świetle krzyża. Prawdą jest natomiast, że wszędzie tam, gdzie jest coś rzucającego się w oczy, to jest najmniej wartościowa część przebudzenia duchowego. Nasi przyjaciele misjonarze, którzy nam usługiwali, starali się jak najbardziej unikać relacji o tym wszystkim, co miało właśnie coś z sensacyjności,
aby czasem nie przyćmić tymi relacjami istoty rzeczy, którą Bóg nam chciał przez ich usługę objawić. Dalej zaś duchowe przebudzenie nie jest czymś, co Bóg czyni najpierw pomiędzy nienawróconymi, lecz na pierwszym miejscu między swoim ludem. Duchowe przebudzenie oznacza po prostu nowe życie, co wyraźnie wskazuje na fakt, że życie już istniało, lecz że jego poziom się obniżył. Nienawróceni ludzie nie potrzebują duchowego przebudzenia, gdyż nie posiadają życia, które by należało obudzić. Przebudzenie potrzebują chrześcijanie. Ale tutaj się zakłada, że coś się znajduje w stanie depresji, ożywia się coś, co osłabło. Kandydatami do duchowego przebudzenia są zatem te osoby, które są gotowe wyznać, że w ich życiu duchowym nastąpiło jakieś osłabienie. A im wyraźniej wystąpi wyznanie niedostatku, tym wyraźniej da się odczuć błogosławieństwo Boże w duchowym przebudzeniu. Gdy to będzie miało miejsce pomiędzy nami, wierzącymi, Bóg będzie działać pomiędzy zgubionymi z nową mocą i zobaczymy nowe dzieło łaski. Za dni przebudzenia w Walii jednym z haseł Evana Robertsa były słowa: ugnij Kościół i zbaw lud. A te dwie rzeczy zawsze idą w parze. Świat utracił swoją wiarę, ponieważ Kościół utracił ogień swej miłości, Bożej miłości. Jeszcze trzeba zaznaczyć jedną rzecz. Jeśli chodzi o ustosunkowanie serca czytelnika do treści tej książki, Bóg ubłogosławi go jedynie wtedy przez to, co w niej jest napisane, jeśli do czytania podejdzie z głęboko odczutym głodem serca. Musi odczuwać wielkie niezadowolenie ze stanu Kościoła w ogólności, a ze swego własnego stanu duchowego w szczególności. Musi być gotowym do tego, aby Bóg rozpoczął swoje dzieło w nim, a nie najpierw w kimś innym. Musi też serce jego napełniać radosne zaufanie i wyczekiwanie tego, co Bóg może i chce zrobić w celu uczynienia zadość jego potrzebie. Jeśli dana osoba jest w jakimkolwiek sensie pracownikiem na niwie Bożej, wówczas pilność tej sprawy wielokrotnie się potęguje. W jakim stopniu będzie gotowy wyznać swoją potrzebę i w jakim stopniiu dozna błogosławieństwa, zadecyduje o tym, w jakim stopniu Bóg będzie mógł błogosławić tym, którym on usługuje. Nade wszystko musi on sobie zdawać sprawę z tego, że najbardziej potrzeba, aby on najpierw upokorzył się przy krzyżu. Jeśli pomiędzy ludźmi potrzebna jest nowa rzetelność w podejściu do zagadnienia grzechu, to musi on rozpocząć od siebie. Nie zapominajmy, że lud Niniwy zaczął pokutować dopiero wtedy, kiedy król tego miasta powstał ze swego tronu i oblógł się w wór, siadając w popiele na znak pokuty. Niechaj jednakowoż ci czytelnicy, którzy nie są kierującymi pracą Bożą, nie poddadzą się pokusie, aby oglądać się na tych, którzy tę pracę prowadzą i aby na nich czekać. Bóg pragnie rozpocząć z każdym z nas osobiście. Bóg chce rozpocząć od ciebie. Oby błogosławił nam wszystkim. Roy Hession. Rozdział pierwszy. Co to znaczy być złamanym? Chcemy o zagadnieniu duchowego przebudzenia mówić bardzo prosto. Duchowe przebudzenie jest niczym innym jak życiem Jezusa Chrystusa wylanym w serce ludzkie. Pan Jezus jest zawsze zwycięski. W niebie wysławiają go nieustannie z racji jego zwycięstwa. Niezależnie więc od naszego doświadczenia bezowocności i faktu, iż tak często zawodzimy, on nigdy nie jest pokonany. Jego moc jest nieograniczona. Nam tylko trzeba należycie się do niego ustosunkować, a wówczas ujrzymy, jak jego moc objawia się w naszych sercach, w naszym życiu i służbie, a jego zwycięskie życie napełni nas tak obficie, że będzie się przelewało ku innym. Na tym tylko polega istota duchowego przebudzenia. Jeśli jednakowoż mamy zająć w stosunku do niego właściwe stanowisko, to musimy się nauczyć na pierwszym miejscu, że nasza wola musi zostać złamana i poddana jego woli. Poddanie się Panu i doznanie złamania naszej woli, oto początek duchowego przebudzenia. To jest bolesne i upokarzające, ale jest to jedyna droga. Oznacza to, że już nie ja, lecz Chrystus. Galacjan 2:20. Chrystus nie może żyć w całej pełni i objawiać się przez nas, dopóki to pyszne ja nie zostanie w nas złamane.
Oznacza to po prostu, że to twarde, niechcące się ugiąć ja, które się ustawicznie usprawiedliwia, które ustawicznie chce mieć wszystko po swojemu, broni swoich praw, szuka swej chwały, nareszcie skłania głowę przed Bożą wolą, przyznaje się do swych błędów, poddaje swoje pragnienia Jezusowi, rezygnuje ze swoich praw i wyrzeka się własnej chwały, aby Pan Jezus mógł mieć wszystko i być wszystkim. Innymi słowy, oznacza to umieranie swojemu ja i temu wszystkiemu, co z niego wypływa. Jeśli przyjrzymy się szczerze naszemu życiu chrześcijańskiemu, to ujrzymy, ile w rzeczywistości w każdym z nas jest tego ja. Często nawet to nasze ja usiłuje prowadzić chrześcijańskie życie. A samo słowo usiłuje już na to wskazuje, że działa tutaj nasze ja. Bardzo często ja wykonuje chrześcijańską pracę, a zawsze to własne ja skłonne jest do rozdrażnienia, zazdrości, gniewu, krytycyzmu i zmartwienia. To ja tak nieustępliwe i harde w stosunku do innych ludzi, nasze ja bywa wstydliwe, skłonne do kompleksu niższości i zamknięte w sobie. Nic więc dziwnego, że nam potrzeba złamania. Jak długo to ja ma władzę w naszym życiu? Bóg nie może z nami wiele osiągnąć, ponieważ owoc ducha, wyszczególniony w Galacjan 5 rozdziale, którym Bóg pragnie gorąco napełnić, jest całkowitym przeciwieństwem owego twardego, hardego ducha, którym cechuje się nasze ja. A podstawą dla napełnienia nas tym owocem jest ukrzyżowanie tegoż ja. Dzieła złamania naszego ja dokonuje zarówno Bóg, jak i my sami. Bóg przywodzi nacisk, lecz my musimy zdecydować się na poddanie się temu naciskowi. Gdy rzeczywiście serca są otwarte na Boże działanie i gdy jesteśmy skłonni do tego, aby dać się Duchowi Bożemu przekonać o grzechu, w miarę jak z Panem naszym obcujemy, a gotowość przyjęcia światła Bożego jest podstawowym warunkiem społeczności z Bogiem, wówczas Bóg nam pokaże, na czym polega uzewnętrznienie się owego pysznego ja, któremu sprawia ból. W tym momencie możemy zatwardzić karki i odmówić pokutowania, albo też możemy skłonić głowę i powiedzieć: tak, Panie. A więc pokorne poddanie się Bogu na każdy dzień polega po prostu na reagowaniu na przekonywujące napomnienia Boga. A ponieważ mają one miejsce ustawicznie, nasze poddanie się Mu i łamanie swego ja będzie miało charakter ciągły. Może nas to dużo kosztować. Gdy będziemy wiedzieli, że trzeba złożyć wszystkie nasze prawa i samolubne interesy i niełatwe będą chwile, w których będziemy musieli wyznawać nasze winy i naprawiać wyrządzone krzywdy, gdy zajdzie potrzeba. Dla tej przyczyny nie jest rzeczą prawdopodobną, abyśmy się poddali złamaniu gdzie indziej, jak tylko pod krzyżem Pana Jezusa. Gotowość naszego Pana, aby się udać złamać dla nas i za nas, jest jedynym bodźcem mogącym skłonić serce nasze do tego, aby zezwoliło na złamanie nas samych również. Gdy patrzymy na Niego, który był w postaci Bożej i nie podczytał sobie za upiestwo być równym Bogu, jak też nie trzymał się kurczowo tego wysokiego zaszczytu, lecz wyzbył się go dla nas i przyjął kształt niewolnika Bożego i niewolnika w stosunku do człowieka. Widzimy go, jak gotów był nie mieć żadnych praw, nie mieć własnego domu, żadnych posiadłości, jak pozwalał ludziom się znieważać, a nie odwzajemniał się przekleństwem za przekleństwa, jak pozwalał się nawet podeptać i nie bronił się zupełnie, ani się nie mścił. Ponad wszystko widzimy go złamanego, gdy idzie na Golgotę jak pokorny baranek, aby tam zająć miejsce ludzi jako ofiara, niosąc ich grzechy w swym ciele na krzyżu. We wzruszającym urywku prorockiego psalmu, psalm 22, wiersz 7, czytamy jego słowa: „Alem ja robak, a nie człowiek”. Ci, którzy podróżowali po krajach tropikalnych, opowiadają, że zachodzi wielka różnica pomiędzy wężem a robakiem, szczególnie wtedy, gdy usiłujemy je zaatakować. Wąż się podnosi, zaczyna syczeć i usiłuje odwzajemnić się atakiem za atak. Oto prawdziwy obraz naszego ja.
Ale robak nie sprzeciwia się zupełnie. Pozwala robić ze sobą, co się komu podoba. Możesz go kopnąć lub też rozdeptać obcasem. A to jest prawdziwym obrazem złamania swego ja. Pan Jezus zdecydował się na to, aby dla nas i za nas stać się właśnie takim robakiem, a nie człowiekiem. A uczynił to dlatego, że wiedział, że my właśnie jesteśmy takimi robakami, którzy zostali na skutek grzechu pozbawieni wszystkich praw, za wyjątkiem prawa pójścia do piekła. Ale obecnie Pan nasz wzywa nas do zajęcia naszego właściwego miejsca robaka. Całe kazanie na górze, w którym Pan Jezus naucza, że winniśmy nie odwzajemniać złem za złe, miłować nieprzyjaciół i dawać, nie spodziewając się z tego, korzyści, daje wyraz prawdzie, że winniśmy być właśnie robakami, a niczym innym. Jednakowoż wizja naszego Pana, który gotów był jako ucieleśnienie miłości dać się złamać za nas, może nakłonić nas do poddania się takiemu porządkowi. Ach, złam miłości, pychę mą, spraw, abym w śmierci skłonił głowę mą. Chcę patrzeć dziś na mękę Twą, gdyż za mnie znosił krzyż, Tyś mą ostoją. Ale umieranie swojemu ja nie jest rzeczą, którą moglibyśmy uczynić raz na zawsze. Początkowy akt śmierci ma niewątpliwie miejsce, gdy Bóg nam objawia te rzeczy, ale już do końca naszych dni, począwszy od tego momentu, będziemy doznawali ustawicznego umierania, gdyż w ten sposób będzie mógł Pan Jezus ustawicznie się w nas i przez nas objawiać. Przeczytaj 2 Koryntian 4, rozdział 10 wiersz. Na każdy dzień będziemy musieli po 1000-kroć dokonywać tego wyboru. Będzie to oznaczało, że odtąd już nie będziemy mieli naszych własnych pieniędzy, własnych planów, własnego czasu, jakichś własnych przyjemności. Będzie to oznaczało ustawiczne poddanie się tym, którzy nas otaczają, gdyż nasze poddanie się Bogu możemy mierzyć tylko i wyłącznie miarą naszego poddania się człowiekowi. Każde upokorzenie, każdy człowiek, który nas drażni lub gniewa, jest Bożym sposobem do złamania nas, abyśmy się mogli stać jeszcze głębszymi, obszerniejszymi naczyniami, przez które mogłoby przepływać życie Chrystusa. Musicie bowiem zrozumieć, że jedynym życiem, które się może podobać Bogu, jest Jego życie. I tylko ono może być życiem zwycięskim, w żadnym zaś wypadku nie może nim być nasze życie. Choćbyśmy nie wiem, jak usilnie się o to starali. Ponieważ jednak nasze życie, które jest skoncentrowane wokoło naszego ja, jest czymś diametralnie przeciwnym do życia Pana Jezusa, nie będziemy nigdy napełnieni Jego życiem, jeśli nie zgodzimy się na to, aby Bóg przywodził nasze życie ustawicznie do śmierci, w czym musimy współdziałać poprzez moralny wybór i zgodę. Rozdział 2. Przelewający się kubek. Złamanie naszego ja jest jednakowoż dopiero początkiem duchowego przebudzenia. Przebudzenie duchowe jako takie polega bowiem na napełnieniu Duchem Świętym tak obficie, że aż kubek nasz jest przelewający się. Wtedy bowiem życie nasze jest życiem zwycięskim. Gdyby ktoś nam zadał w tej chwili pytanie, czy jesteś napełniony Duchem Świętym, ilu z nas odważyłoby się odpowiedzieć tak? Przebudzenie duchowe polega na tym, że możemy odpowiedzieć tak w każdej chwili, każdego dnia. Nie ma niczego egoistycznego w takim oświadczeniu, gdyż napełnienie Duchem Świętym aż do przepełnienia naszego naczynia jest we wszystkim tylko i wyłącznie dziełem Bożym. Zostaje dokonane tylko dzięki łasce. Nam nie pozostaje nic innego do zrobienia, jak tylko poddać Panu nasze puste, złamane ja i pozwolić Mu je napełnić i utrzymywać w stanie napełnienia. Murray powiedział takie słowa: podobnie jak woda zawsze usiłuje znaleźć i napełnić najniższe miejsca, podobnie z chwilą, gdy Bóg znajdzie Ciebie upokorzonym i próżnym, natychmiast napełnia Cię Jego chwała i moc.
Oto ilustracja, która wielu z nas dopomogła w prostym i jasnym zrozumieniu tej prawdy. Serce ludzkie jest niejako kubkiem, który wyciągamy i poddajemy Jezusowi, gorąco pragnąc, aby zechciał napełnić je wodą żywota. Pan Jezus przedstawiony jest jako osoba trzymająca złote naczynie, w którym znajduje się woda żywota. Przechodząc obok nas, zagląda do naszego kubka, a jeśli jest czysty, wówczas napełnia go obficie, aż do przelewania się wodą żywota. A ponieważ Pan Jezus zawsze przechodzi, kubek nasz może być ustawicznie napełniony, aż po brzegi i przelewający się. Coś takiego niewątpliwie miał na myśli Dawid, gdy śpiewał: kubek mój przelewa się. Oto na czym polega prawdziwe przebudzenie duchowe. Gdy w naszym sercu jest miejsce dla strumienia pokoju Bożego, którym się dzielimy z innymi, ludzie wyobrażają sobie, że umieranie swojemu ja sprawia, że człowiek jest wielce zasmucony. Rzeczywistość przedstawia się jednak zupełnie inaczej, wręcz odwrotnie. Tylko wtedy, gdy człowiek nie zgadza się na śmierć swego ja, życie jego jest pełne smutku. Im więcej się bowiem dowiemy o śmierci z Nim, tym więcej też poznamy Jego życie w nas, dzięki któremu też cieszyć się będziemy prawdziwym pokojem i radością. Równocześnie Jego życie będzie się przelewało przez nas ku innym, ku zgubionym duszom, o które się będziemy w konkretny sposób troszczyć, gorąco pragnąc ich zbawienia, a będzie się też przelewało ku naszym braciom i siostrom w Chrystusie, w miarę jak w sercach naszych będzie się znajdowało gorące pragnienie, aby doznać błogosławieństwa. Pod osłoną krwi. Tylko jedna rzecz uniemożliwia Panu Jezusowi napełnianie naszego kubka, gdy przechodzi obok nas, a jest nią grzech w tysiącach rozmaitych postaci. Pan Jezus nie napełnia brudnych kubków, a wszystko, co ma swoje źródło w naszym ja, nawet gdyby to było najdrobniejsza rzecz, jest grzechem. Wysiłek płynący z naszego własnego ja albo usprawiedliwienie swoich słabości w sprawach służby jest grzechem. Współczucie okazywane samemu sobie w chwilach doświadczeń i trudności, szukanie własnej chwały lub osobistej korzyści w pracy zarobkowej lub w pracy na niwie pańskiej, wygodnictwo, na które sobie pozwalamy w wolnych chwilach, wrażliwość na to, co ktoś do nas mówi, niechęć, samoobrona, gdy nas ktoś obrazi lub zrani nasze uczucia, kompleks niższości, rezerwa w stosunku do innych, zmartwienia, strach, te wszystkie rzeczy płyną z naszego ja, są grzechem i zanieczyszczają nasz kubek. Niektórzy ludzie byli może by skłonni zakwestionować, czy takie rzeczy jak kompleks niższości, rezerwa w stosunku do innych i strach są grzechem. Słyszałem już takie opinie. Nazwijcie te rzeczy niedoskonałością ludzką, ułomnością, słabością temperamentu albo jeszcze inaczej, ale nie grzechem. Określanie tych rzeczy w ten sposób prowadziłoby nas w niewolę. W rzeczywistości jednak prawdą jest coś wręcz przeciwnego. Jeśli te rzeczy bowiem nie są grzechem, to musimy się borykać, dźwigając je przez całe nasze życie i nie ma dla nas wybawienia. Jeśli jednakowoż te rzeczy i inne im podobne rzeczywiście są grzechem, wówczas mamy prawo przynieść je do owego zdroju zgotowanego dla grzechu i możemy doznać oczyszczenia z nich w chwili, gdy poddamy je cudownemu działaniu kosztownej krwi. I dziwna rzecz, gdy z tymi właśnie rzeczami przychodzimy do Pana z prośbą, aby je zechciał obmyć swoją kosztowną krwią, natychmiast uświadamiamy sobie, że te rzeczy istotnie są grzechem. Ich źródłem jest niewiara i pewna forma pychy i one stanowiły dla naszego Pana przeszkodę i zasłaniały go ludziom niezliczoną ilość razy. Wszystkie te rzeczy zostały jednakowoż umieszczone w tym kubku, który wysączył Pan Jezus. Najpierw częściowo w Getseman, a potem do ostatniej kropli krwi na krzyżu, na Golgocie, a był to kubek naszych grzechów. Jeśli Jemu zatem pokażemy, co znajduje się w naszych kubkach i oddamy Mu to, wówczas On oczyści je swoją najkosztowniejszą krwią, która wciąż jeszcze płynie za grzechy.
Nie oznacza to uwolnienia tylko z winy grzechu, ale również oczyszczenia z plam i splugawienia, które grzech powoduje. Także w rezultacie nie mamy więcej poczucia grzechu. W miarę zaś jak nasz Pan oczyszcza nasze kubki, napełnia je też aż do przepełnienia swoim Duchem Świętym. A mamy możliwość korzystać z cudownej działalności tej krwi na każdy dzień. Przypuśćmy, że pozwoliłeś Panu Jezusowi oczyścić Twój kubek i zaufałeś Mu, że go napełni aż po brzegi, a potem coś się stanie. Może pojawi się odrobina zazdrości lub gniewu. Co wówczas się dzieje? Kubek Twój staje się brudny i przestaje się przelewać. Jeśli zaś jesteśmy stale pokonani w ten sposób, wówczas kubek nasz nigdy nie jest przepełniony. Jeśli pragniemy więc poznać przebudzenie duchowe, które cechowałoby ciągłość, to musimy nauczyć się utrzymywać nasze kubki w czystości. Bóg nigdy tego nie pragnie, aby duchowe przebudzenie ustało i przeszło tylko do historii jako przebudzenie, które miało miejsce w tym a tym roku. Gdy przebudzenie ustaje, to powodem tego jest wyłącznie jedna rzecz, a mianowicie grzech. Te właśnie drobne grzechy, które diabeł wrzuca do naszego kubka. Jeśli jednakowoż nauczymy się wracania do Golgoty i doznawania mocy krwi Jezusa, która chwila za chwilą może oczyszczać wszelkie pojawiające się nawet początki grzechu, wówczas staliśmy się posiadaczami tajemnicy. W jaki sposób być ustawicznie oczyszczanymi i ustawicznie przepełnionymi? W tej samej chwili, w której zdaję sobie sprawę z tej odrobiny zazdrości, gniewu, rozdrażnienia czy czegoś innego, tym rzeczom podobnego, natychmiast oddaj to Panu Jezusowi i proś Go o oczyszczenie Ciebie z tej rzeczy mocą Jego najdroższej krwi, a wtedy stwierdzisz, że ta grzeszna reakcja zniknęła, że radość Twoja i pokój Twój został Ci przywrócony, a kubek Twój na nowo się przelewa. A im częściej będziesz przychodził po oczyszczenie w ten sposób, tym rzadziej będą się tego rodzaju reakcje pojawiały w Twoim sercu. Oczyszczenie jest jednakowoż możliwe tylko wtedy, gdy najpierw pozwolimy się Panu załamać odnośnie do danej sprawy. Weźmy dla przykładu, że nas drażnią jakieś cechy charakteru w pewnej osobie. Nie wystarczy naszych reakcji rozdrażnienia zanieść na Golgotę. Najpierw musimy być złamani, czyli musimy poddać się Bogu w całej tej sprawie i przyjąć tę osobę i jej sposób bycia jako Bożą wolę dla nas. Wtedy dopiero będziemy w stanie przynieść nasze niewłaściwe reagowanie Panu Jezusowi, wiedząc, że krew Jego oczyści nas z naszego grzechu. Z chwilą zaś, gdy zostaliśmy oczyszczeni z grzechu, nie trwajmy w ustawicznej żałoby z tego powodu, nie zajmujmy się samymi sobą, ale spoglądajmy ku naszemu zwycięskiemu Panu i uwielbiajmy Go za to, że On nadal jest zwycięskim. Słowo Boże daje nam bardzo prostego, a równocześnie niezawodnego przewodnika. Jeśli chodzi o sprawę regulowania naszego chodzenia z Panem i uświadamiania sobie, kiedy do naszego życia wślizgnął się grzech. W liście do Kolosan w rozdziale 3, 15 wierszu czytamy: a niech w sercach waszych rządzi pokój Boży. Wszystko, co zakłóca pokój Boży w naszych sercach, jest grzechem. Przy czym nie ma znaczenia, jak drobną dana rzecz jest, ani też w jak małym stopniu rzecz ta na pierwszy rzut oka wydaje się w ogóle być grzechem. Pokój ten ma być rządcą w naszych sercach. Bardziej dosłowne tłumaczenie brzmi rozjemcą albo sędzią. W sporcie, w nawiasie, w naszych sercach. Gdy sędzia zagwizda, mecz piłki nożnej musi zostać przerwany. Został popełniony błąd, to znaczy faul. Jeśli tracimy pokój, to właśnie znak, że Boży sędzia zagwizdał w naszym sercu. Zatrzymajmy się więc natychmiast i prośmy Boga, aby nam wskazał, co jest nie w porządku. Wyznajmy Mu grzech, który nam wskazał, a potem pokój zostanie nam przywrócony przez krew Jezusa i pójdziemy dalej naszą drogą z przelewającymi się kubkami. Jeśli jednak Bóg nam nie da swego pokoju, to jest znakiem, że nie zostaliśmy prawdziwie złamani. Może trzeba będzie jeszcze powiedzieć przepraszam komuś innemu poza Bogiem. W każdym razie, jeśli utraciliśmy nasz pokój, to jest rzeczą oczywistą, czyją to jest winą.
Nigdy przyczyną utraty pokoju z Bogiem nie jest grzech jakiejś innej osoby, a wyłącznie nasz grzech. Bóg pragnie nam pokazać nasze reakcje. I tylko wtedy, gdy będziemy chętni i zgodzimy się na to, aby w tej rzeczy dokonać oczyszczenia, otrzymamy znów Jego pokój. Ach, jakże głęboko dotyka naszych serc ta sprawa rządów pokoju Bożego w naszych sercach. A w jakże prosty sposób to czyni. Czyni to nikt inny, jak tylko sam Duch Święty. On pokazuje nam nasze egoistyczne drogi, o które dawniej się nigdy specjalnie nie martwiliśmy. A od tej chwili już nie możemy nimi chodzić. Za każdym razem bowiem, gdy na nie wkraczamy, nasz niebiański sędzia gwiżdże. Narzekanie, narzucanie innym swojej woli, niedbalstwo i wiele innych rzeczy, aż do najdrobniejszych włącznie, to wszystko nam objawia jako grzechy, gdy tylko zgadzamy się na to, aby każdym dniem naszego życia rządził pokój Boży. Stwierdzimy wówczas, że wiele razy na dzień musimy i będziemy musieli korzystać z oczyszczającej mocy krwi Pana Jezusa, a stanie się, że będziemy chodzili drogą poddania się Panu i złamania naszego ja jak nigdy dotąd. Pan Jezus będzie się bowiem objawiał w całej swej piękności i łasce w tym właśnie naszym złamaniu i poddaniu się Jemu. Wielu z nas nie zwracało uwagi na ów gwizdek sędziego tak często i przez tak długi czas, że wreszcie przestaliśmy go w ogóle słyszeć. Mijały dnie i tygodnie, a nam się zdawało, że nam żadnego oczyszczenia nie potrzeba. Nie mieliśmy też potem okazji, aby doznać złamania naszego ja. Znajdując się w takim stanie, jesteśmy w sytuacji znacznie groźniejszej, aniżeli nam się wydaje. W takim wypadku potrzeba będzie wielkiego głodu za odnowioną społecznością z Bogiem, który by zawładnął naszym sercem, zanim będziemy gotowi z płaczem zwrócić się do Niego i błagać Go, aby nam wskazał, dla jakich spraw trzeba poprosić o oczyszczenie krwią Pana Jezusa. Pan nasz pokaże nam na początek tylko jedną rzecz. A nasze posłuszeństwo i poddanie się Mu w tej jednej rzeczy będą stanowiły początek duchowego przebudzenia dla nas.